Michał, punkt główny zgrupowania Arłomów, za nami sparing wygrany, jakbyś ocenił to starcie? Na pewno pozytywnie. Wygrana nawet w sparingu cieszy, po dobrej grze. Strzeliśmy 3 gole, więc to również jest ważne. I co, dalej trenujemy, bo jutro nie mamy wolnego, dalej trenujemy. I pracujemy nad jeszcze lepszą formą. Warunki pogodowe nie ułatwiały na pewno takiej płynnej gry, natomiast to wam się udawało, wydaje mi się, że pełna kontrola przez obie połówki tej rywalizacji. No zgadza się, na pewno gdy to boisko jest delikatnie zroszone, lepiej się gra, na piłka szybciej chodzi i łatwiej znaleźć te wolne miejsca pomiędzy strefami drużyny przeciwnej, ale dzisiaj i wiało, i troszeczkę mocniej padało, to wiadomo, że też dla kibiców i dla waszej transmisji wiem, że było dość ciężko, a my szczerze, jak tak rozmawiamy, to lubimy taką pogodę i na pewno lepiej się gra tak niż w jakimś tam słońcu 30-stopniowym. Wiadomo, że kiedy jest też tyle wilgoci, tyle murawy, która jest śliska, łatwiej o kontuzję. Czy tutaj mamy dobre wiadomości, że wszyscy są zdrowi? Tak, myślę, że wszyscy są zdrowi, nikt nie zgłosił. A jak coś, to mamy fajny sztab, fizjoterapeutów, który na pewno pomoże. Na jakim etapie przygotowań się znajdujemy? Bo wiadomo, że gdzieś wynik, zwycięstwo budują, natomiast w tym okresie co innego jest ważniejsze? No tak, teraz trenowaliśmy cały czas 2 jednostki dziennie. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Następny sparing mamy również w sobotę. I tutaj w zależności od tego, jak myślę zawodnicy będą się czuli, tak obciążenie będzie dostosowane do tego. No i tyle, to jest już pytanie do trenerów, my robimy swoje. Tak jak mówię, praca, regeneracja, tak to będzie wyglądało cały czas i oby te wyniki dalej były tak pozytywne. A jak wygląda wasze nastawienie? Wy już oczekujecie startu ligi, czy cierpliwie wiecie, że to jest ten okres potrzebny na obowiązkową pracę? Na pewno ten kryzys fizyczny przyszedł, myślę, że to było wczoraj. I to są właśnie takie momenty, gdzie trzeba troszeczkę zacisnąć zęby i być na to gotowym. Na pewno w przyszłym tygodniu również będą cięższe dni, momenty i fizyczne, i psychiczne. I tak jak mówię, idziemy z dnia na dzień i tutaj myślimy tylko wyłącznie o pracy. Do ligi jeszcze trochę jest i ta forma też będzie coraz lepsza w późniejszym okresie na pewno.